Dzień dobry, witam klasy pierwsze. Przed nami ostatnie już lekcje, jakie zostały w tym roku, a po dzisiejszej decyzji ministra zakomunikowanej wiemy, że będą one nadal przebiegały w trybie zdalnym. Do końca roku zostało jeszcze tylko kilka tygodni, a przed nami wciąż jeszcze sztuka romańska. Dzisiejsza lekcja jest właściwie jakby kontynuacją poprzednich dwóch naszych zajęć, bo nadal poznajemy architekturę romańską Europy Zachodniej. Po dawnym cesarstwie niemieckim, czyli architekturze niemieckiej i francuskiej, w tym budowlach związanych z opactwem Cluny, czas na Italię, czyli Włochy. Zacznijmy od takiej najbardziej oczywistej informacji, którą musimy w tyle głowy mieć. Gdy przenosimy się do XI-XII wieku, gdy we Włoszech też, jak w innych częściach Europy, pojawia się i rozwija styl romański, państwa włoskiego, takiego jakie znamy dzisiaj, na mapie ówczesnej nie ma. Nie było. Po upadku zachodniego Cesarstwa Rzymskiego na terenie Półwyspu Apenińskiego powstała swego rodzaju próżnia polityczna. Taki był efekt zdarzeń, które miały miejsce w 476 roku. Tę oczywiście dziurę próbowali wypełnić przybywający z północy przez Alpy Germanie. Tak powstawały państwa na terenie północnej Italii, jak Królestwo Ostrogotów czy Longobardów. Żadne z nich nie przetrwało próby czasu i zniknęło z mapy. W XI wieku sytuacja wyglądała następująco na tym terenie. Można wyraźnie zauważyć jakby podział na trzy strefy. Północ, środek Półwyspu Apenińskiego i południe. Zacznijmy od tego południa włoskiego buta, bo przecież taki kształt przybrał ten półwysep. To południe wraz z Sycylią było terenem bardzo złożonych procesów i wynikających z najazdów, które tutaj miały miejsce. Między innymi terytoria południowych Włoch i Sycylii okupowali we wczesnym średniowieczu Arabowie, muzułmanie z północnej Afryki. Przed nimi, a także i po wyparciu Arabów pojawili się tam Bizantyńczycy, którzy też przez pewien dłuższy zresztą czas to południe Włoch trzymali w swoich rękach. Natomiast w XI wieku, w około połowy stulecia, doszło do inwazji Normanów. Brzmi to dziwnie i egzotycznie, bo Normanowie to przecież potomkowie Wikingów, którzy osiedlili się w północnej Francji. Właśnie to ci potomkowie wojowniczych Wikingów, Normanowie, dokonali mniej więcej w tym samym czasie dwóch inwazji. Jedna zawiodła ich na północ i w ten sposób w ich rękach znalazła się Anglia, którą podbili. A druga wyprawa powędrowała wzdłuż wybrzeży morskich otaczających Europę i zaprowadziła ich na Morze Śródziemne, gdzie dotarli na Sycylię i tam właśnie się zainstalowali. Potem jeszcze dołączyli do tego południowe wybrzeża Półwyspu Apenińskiego i w ten sposób powstało Królestwo Obojga Sycylii, przekształcone z czasem na Królestwo Neapolu. Tak więc byli tam też i przybysze z północy. Dlatego na południu Włoch wytworzyła się w początkach dojrzałego średniowiecza, czyli w XI-XII wieku, niezwykła mieszanina kulturowa, która dała bardzo ciekawe efekty, ale niestety nie znajdzie się dla niej miejsca w naszych zajęciach, a szkoda. Natomiast środek to oczywiście Rzym i państwo kościelne, którym rządzi papież jako przywódca. Tutaj silna wciąż pozostaje tradycja sztuki wczesnochrześcijańskiej, połączona z wpływami bizantyńskimi, których zwłaszcza w dziedzinie malarstwa widać gołym okiem po dzień dzisiejszy. Co do północy, ta
część Italii pozostawała w rękach cesarzy niemieckich, jak wcześniej Karola Wielkiego i jego sukcesorów. Tyle tylko, że w XI wieku na skutek walk, które zaczynają się toczyć o przywództwo chrześcijaństwem zachodnim między cesarzami, czyli władzą świecką, a papiestwem, czyli władzą duchowną, dochodzi do coraz większego spolaryzowania politycznego znajdujących się tam wspólnot miejskich i w wyniku czego zaczynają powstawać republiki kupieckie. Ten proces jeszcze będziemy w przyszłości dokładniej śledzili, bo bez niego nie zrozumiemy pewnych zjawisk, jakie doprowadzą do bardzo ważnych dla dziejów sztuki europejskiej procesów właśnie w sztuce włoskiej. Na razie nam wystarczy tyle. No i właśnie, skupimy się na tej północy Półwyspu Apenińskiego, na dwóch ośrodkach. Oba miasta, które dzisiaj odwiedzimy, należą do krainy nazywanej Toskanią. Ale w XI wieku pomiędzy nimi panowała śmiertelna wrogość, bowiem rywalizowały między sobą. Te miasta to Florencja i Pisa. Oba te miasta były właśnie takimi małymi państewkami, republikami kupieckimi. Pisa miała sytuację pod względem położenia troszkę korzystniejszą, bo leżała nad brzegiem Morza Tyreńskiego, dosłownie w miejscu, gdzie wypływa do tego morza rzeka Arno, która przepływa przez Florencję, położoną od tego wybrzeża jakieś 50 kilometrów w głąb lądu. Ale oba te miasta bardzo silnie gospodarczo na handlu i działalności swoich mieszkańców zyskiwały, a z tego też powodu miasto miało pieniądze na inwestycje, na przykład w budynki. Dlatego też poznamy bezcenne, wspaniałe arcydzieła, które przede wszystkim zobaczymy w Pizie, gdzie przed nami spotkanie z zespołem katedralnym, słynnym i podziwianym przez miliony turystów. Ale i Florencja zaoferuje nam dwie bardzo ciekawe budowle. Baptysterium, zbudowane w XI wieku i także z tego stulecia pochodzący kościół San Miniato na Almonte, czyli na wzgórzu. Baptysterium już widzimy na planszce, bo właśnie towarzyszy nam w tym wstępnym wprowadzeniu, a teraz już mamy go w pełnej krasie. To centralna budowla, czyli oktogonalna, bo w formie regularnego ośmioboku zniesiona, stoi sobie w centrum dzisiejszej Florencji przed katedrą. Obecna katedra to oczywiście arcydzieło architektury późniejszych stuleci, renesansu, gotyku, ale w tym miejscu stała też już wcześniej romańska katedra florencka. Zgodnie z tradycją, która we Florencji, jak i w całych Włoszech, obowiązywała jeszcze od czasów wczesnochrześcijańskich, kościół połączony był z dwoma budynkami stojącymi w jego pobliżu, a więc baptysterium służącym do chrztu i campanilą, czyli dzwonnicą, która też była jako osobny obiekt z boku postawiona. No i to właśnie mamy to baptysterium, które zrealizowano w XI wieku i które w właściwie niezmienionej formie przetrwało do naszych czasów. To bardzo piękna budowla, choć prosta, pod względem struktury niezbyt złożona, no bo właściwie jest to taki wielościan regularny, przykryty dachem ośmiobocznym, ale za to bardzo efektowny pod względem dekoracji. I gdy patrzymy na tę szlachetną budowlę, no, ciśnie się aż na usta słowo starożytna. Jest w niej bowiem coś rzeczywiście jeszcze jakby z echa dawnych budowli starożytnych, rzymskich. We Włoszech ta więź z tradycją antyczną tak nigdy do końca w 100% nie umarła. Jakoś się ona wzbudzała co jakiś czas, jakby drzemiąc w ukryciu. I tak też się stało, gdy właśnie w XI wieku rozpoczyna się na tych ziemiach rozwijać architektura romańska. Jej forma
wyraźnie zbliża się do ducha jakby architektury antycznej. Stąd arkady, charakterystyczne formy, które zdobią nam tę budowlę z ozdobnymi archiwoltami. No i półkolumny, które przy ścianie się znalazły z kapitelami, wyraźnie też wzorowanymi na tych, które w antyku, w rzymskiej architekturze występowały. A jednak jest też w tej budowli coś, czego w starożytnych nie widzieliśmy. Ta niesamowicie ciekawa i fajna dekoracja w postaci dwubarwnych płycin wykonanych z białego lub czarnego marmuru. Tworzy ona jakby taką siatkę, rodzaj jakby kratownicy, która wypełnia poszczególne kondygnacje baptysterium od podstawy aż po samo zwieńczenie. Może ono nam się wydać znajomym, bowiem rzeczywiście taka skłonność do zdobienia już się wcześniej pojawiła. Kiedy? W czasach karolińskich. Oto brama cesarska w Lorsz na terenie Niemiec obecnie znajdująca się. Omawiałem ją, tę budowlę, w swoim czasie na zajęciach już naszych zdalnych. Ona również ma pewne cechy antyczne. Wyraźnie próbują jej budowniczowie do tego antyku się odnieść. Ten właśnie potrójny przejazd półkolumnami jest takim oczywistym odniesieniem do tradycji starożytnej. Ale powierzchnię ścian, dwubarwna, biało-czerwona wykładzina kamienna nadaje właśnie jej takiego wzorzystego charakteru, który już z antykiem właściwie nie ma wiele wspólnego. Oczywiście w tych toskańskich budowlach podobieństwo do karolińskich można zarejestrować. Rzeczywiście jest w tym pewna wspólnota, która łączy te dwie odległe w czasie i w przestrzeni obiekty. Zajrzyjmy jeszcze do środka. No tu bardzo piękne wnętrze, rzeczywiście. Nawet w pierwszym momencie można pomyśleć, przecież to Panteon niemal w Rzymie, tyle że nie rotunda okrągła, tylko wielobok. Ale jest tutaj ta jedność przestrzenna z tym rytmem kolumn i pilastrów naprzemiennie ustawianych wzdłuż ścian. Rzeczywiście niewykluczone, że budowniczowie mogli ten Panteon mieć gdzieś tam na uwadze, kiedy to właśnie realizowali. Ale chciałem jeszcze zwrócić uwagę na kopułę, której fragment dolny widzimy. Tę wieloboczną kopułę wypełniają mozaiki niemal bizantyńskie w charakterze i z ducha. Tyle, że ich wykonawcą nie był grecki artysta sprowadzony z Konstantynopola, tylko Włoch. Świadczą one, jak silnym było oddziaływanie tego właśnie bizantyńskiego wzorca na sztukę włoską także w czasach romańskich. To widać tutaj bardzo dobrze. No ale wędrujmy dalej. Przed nami kościół San Miniato al Monte, czyli świętego Miniata na wzgórzu. To świątynia związana z klasztorem benedyktynów, czyli kościół opacki. Florencja jest przepięknie położona. Leży właściwie w dolinie okolonej z dwóch stron łańcuchami wzniesień, niezbyt wysokich, ale jednak wyrazistych, zadrzewionych. Przez tę dolinę pośrodku płynie sobie rzeka Arno, która przecina Florencję na dwie połówki. Na tym właśnie lewym brzegu rzeki, na jednym ze wzgórz zamykających miasto, znajduje się ta właśnie świątynia i klasztor. Z tej właśnie tarasu sprzed świątyni roztacza się na Florencję jeden z najpiękniejszych widoków, dlatego warto się tam potrudzić i znaleźć. Już widzimy, że po schodach tutaj się trzeba też sporo nawdrapywać, by się na tym szczycie znaleźć. Kościół San Miniato powstawał w XI wieku, kończono go w XII. Jego fasada ma te same cechy, co przed chwilą oglądane baptysterium, czyli też ten dwubarwny system dekoracji wypełniający wszystkie płaszczyzny ścian, ale zostaje on nałożony na porządek wczesnochrześcijańskiej bazyliki, bo to fasada przypominająca właściwie oglądane w swoim czasie też wczesnochrześcijańskie bazyliki, łącznie z tym właśnie rytmem arkad znowu i
półkolumnami, które tutaj ustawiono, pilastrami stylizowanymi u góry. Te oglądane teraz bardzo efektowne, piękne budowle, dodam, odegrały pewną bardzo ważną rolę, kiedy w wieku XV uczeni i artyści florenccy rozpoczęli proces reaktywowania sztuki starożytnej i w ten sposób zainicjowali renesans. Otóż nie mając jeszcze takiej pełnego rozeznania w dziejach i takiej umiejętności selekcji poszczególnych okresów czy epok, potraktowali to baptysterium, ten kościół, jako swego rodzaju budowle starożytne. I w związku z tym także i one stały się przedmiotem studiów i analiz, na podstawie której ci XV-wieczni włoscy twórcy odtwarzali reguły, jakie miały według nich rządzić architekturą starożytną i które teraz świadomie chcieli przywrócić z powrotem do aktywności. Zajrzymy jeszcze do kościoła San Miniato do środka. No tutaj charakter wczesnochrześcijańskiej bazyliki widoczny jest bardzo dobrze. Kościół jest trójnawową przecież bazyliką, ma nawy boczne niższe niż nawa środkowa, która ma własne okna ponad dachami naw bocznych. Nie ma kościół sklepień ani nawet drewnianych stropów, tylko otwartą wierzbę dachową. Wysoko podniesione prezbiterium z apsydą kryje pod spodem kryptę oczywiście, tak jak to już wiemy, miało miejsce. Kolumny, które podpierają ściany, też dekorowane tymi dwubarwnymi deseniami, wzorami, wyraźnie przypominają antyczne. Niektóre zresztą z kapiteli, gdy się im uważnie przyjrzeć, na przykład ten tu, pochodziły z starożytnych budowli i zostały tu wtórnie użyte. No i czas najwyższy na spotkanie z prawdziwym arcydziełem. Zespołem, który wzbudza absolutny zachwyt. Oto przed nami Pisa i położona już poza centrum miasta przestrzeń nazywana Campo dei Miracoli. Nazwa ma swój sens. By go zrozumieć, trzeba przetłumaczyć na polski wam to, ten włoski, tę włoską nazwę. Campo dei Miracoli to po polsku plac cudów. Rzeczywiście mamy tu do czynienia z prawdziwym cudem. Prawdziwym arcydziełem. Aż dziw bierze, że jest to budowla, którą kwalifikujemy jako zespół budowli, które kwalifikujemy jako romańskie. Wydają się jakby zupełnie z innego ducha wyrastać niż poglądane wcześniej świątynie Niemiec, czy Francji, czy Hiszpanii. A więc piętrzące się zwaliste, masywne bryły, pełne geometrycznych form, które dawałyby się jakby od pozostałych w każdej chwili oddzielić. Grube, solidne mury, surowe, przeprute niewielkimi okienkami, dają wrażenie niewątpliwie potęgi i majestatu, ale na pewno nie rzucają na kolana swoją urodą i wdziękiem. Tutaj określenia właśnie wdzięk, uroda, cisną się na usta. Na zielonej murawie szerokiego, rozległego błonia, łąki, zostały w XI wieku zainicjowane trzy budowle. Oto one, tak jak już zresztą to wcześniej opisałem, baptysterium, katedra i dzwonnica, czyli campanilla. Wszystkie są na zewnątrz obłożone płytami z marmuru, a więc lśnią tę bielą marmuru przetykanego, białego i przetykanego pasami czerni, jak widać wyraźnie. Tak jak to we Florencji, tylko skromniej tutaj mamy ten deseń stosowany. Z tych trzech budowli oczywiście pewnie gdybym zrobił ankietę wśród was, czy o nich cokolwiek wiecie, wyszłoby, że każdy słyszał o krzywej wieży w Pizie. To oczywiście nasza dzwonica, campanilla. Zaczęła się ona przechylać już kilkadziesiąt lat po wzniesieniu. Okazało się, że
dość fatalnie wybrano miejsce na wzniesienie tej wysokiej budowli. Grunt był niestabilny i w części zaczął się zapadać pod ciężarem obiektu. I w ten sposób zaczęła ona się odchylać od swojej osi pionowej, osiągając tam na samym szczycie wychylenie rzędu, zdaje się, 5 metrów czy 6, a więc całkiem sporo. W gruncie rzeczy, według wszelkich prawideł, powinna się już ona zawalić, ale jakoś przetrwała. Na szczęście nieuchronne jej katastrofę uniknięto, przeprowadzając bardzo kosztowne i nowatorskie procesy konserwatorskie. Krótko mówiąc, w latach 90. w grunt wpompowano ogromną ilość betonu, który był wstrzykiwany właśnie w to podłoże, aby po wystygnięciu i stwardnieniu stał się jakby stabilnym podłożem. I faktycznie udało się. Wieża przestała się już odchylać, jak to miało miejsce wcześniej. Oczywiście można byłoby ją też i wyprostować, ale Pisa straciłaby jeden z najbardziej wyrazistych elementów swojego wizerunku, więc siłą rzeczy oczywiście zdecydowano się już to nachylenie zachować. No i można wieżę w takim właśnie pochylonym formule zwiedzać, wdrapując się na jej szczyt, co robi niezłe wrażenie, jak się tam człowiek po tej pochylonej powierzchni przesuwa, chodzi. Oczywiście dla nas najistotniejsze będzie obiekt centralny, czyli katedra w Pizie, bo ona jest prawdziwym, wspaniałym arcydziełem. To budowla wyraźnie jakby wyrastająca z ducha antycznych, wczesnochrześcijańskich bazylik. Jest bazyliką, oczywiście w stosunku do tamtych, bardziej rozbudowaną, także bardziej złożoną pod względem struktury. Ale jednak jakby klimat, duch tamtych pierwszych świątyń tutaj wciąż jest żywy, daje się wyczuć jak ukryty puls. Co o tym zadecydowało? Jak już powiedziałem, we Włoszech ta więź z tradycją antyku nigdy do końca nie umarła. Pozostawała na swój sposób żywa, aktywna. Wiemy, że budowniczym całego zespołu był architekt greckiego pochodzenia, a więc ktoś, kto w tym czasie również z tą więzią starożytną miał pewną silniejsze jakby związki niż inni, ci zwłaszcza mający germańskie korzenie, mieszkańcy Włoch północnych. Mógł oczywiście tutaj zafundować jakieś dzieło nawiązujące do tradycji bizantyńskiej. Nie zrobił tego. Stworzył tutaj obiekt, który rzeczywiście odstaje bardzo od tego wszystkiego, co wcześniej wam pokazywałem. Czyste, można powiedzieć, piękno. To plan katedry, plan podłużny, wykorzystujący formę krzyża łacińskiego, czyli pionowa belka dłuższa, pozioma krótsza. Świątynia jest, jak widzimy, pięcionawowa, z prezbiterium zamkniętym wielką, półkolistą apsydą. Posiada bezwieżową fasadę o wyjątkowej też właśnie urodzie, którą zawdzięcza zastosowaniu tutaj galeryjek arkadkowych. Znamy już to rozwiązanie w architekturze romańskiej, bo widzieliśmy takie galerie arkadkowe chociażby w katedrze w Spirze w Niemczech czy w Ormacji. Ale dopiero tutaj to rozwiązanie nabrało istotnego znaczenia dla charakteru całości, dla wyglądu całości, bowiem te galerie modeluje światło słoneczne, dające efekt pogłębionych cieni, czyli jakby plastyczności. I to przydaje górnej części bardzo dużego wrażenia lekkości. No ale z kolei pojawiają się, wykorzystujące antyczne też spolia, czyli te wyniesione z dawnych rzymskich budowli, kapitele z kolumnami. A tak wygląda wnętrze tej świątyni. Tutaj znowu mamy do czynienia z masywnymi, potężnymi kolumnami, które są przeniesione zapewne z jakichś starożytnych rzymskich budowli, bo widać chociażby po kapitelach różnicę. Tu mamy kapitel kompozytowy, a tu już koryński. Przypominamy sobie przy okazji te dwa porządki obowiązujące w starożytnym Rzymie.
Świątynia nie ma sklepień. Nad nawą główną i nawami bocznymi widzimy strop albo więźbę dachową. Nad nawami bocznymi jest jeszcze zresztą empora, czyli galeria na piętrze i dopiero powyżej znajduje się rząd okien. Ten charakterystyczny pas dwubarwny przechodzi z zewnątrz także do środka i on jeszcze przydaje jak gdyby tego efektu horyzontalizmu, czyli takiego wrażenia, że ta przestrzeń wydłuża się, gdy się do niej, do wnętrza dostaniemy, że to wszystko jak gdyby nas prowadzi tymi właśnie poziomymi liniami w stronę prezbiterium. Ostatni element, który nam jeszcze został do omówienia, to kościoły i klasztory cystersów. To również bardzo część istotna tej dzisiejszej lekcji, którą będziecie musieli sobie przyswoić i przetrawić. Zacznijmy jednak od wyjaśnienia, kim byli cystersi. Otóż cystersi to odrębna rodzina zakonna, która powstała w XI wieku. Oddzielili się oni od benedyktynów z Cluny, gdy to opactwo było w apogeum swojej potęgi, chwały, sławy i mocy oddziaływania. Przypomnę, że w tym momencie szczególnego apogeum kongregacja cała kluniacka, na którą składało się sam klasztor w Cluny i jego wszystkie filialne, mniejsze klasztory, liczyła sobie 20 tysięcy mnichów. Oczywiście organizacja, która miała tak wielki sukces, siłą rzeczy była jakby podatna na odcinanie od tego sukcesu, jak to się mówi, kuponów, czyli jakby konsumowania tej chwały i sławy. Stąd przepych, blichtr, wygoda, w której zaczęli także funkcjonować mnisi kluniaccy. Prezentowanie się z tym swoim bogactwem, przepychem na zewnątrz, chociażby budując gigantyczny kościół Cluny III, omawiany w poprzedniej naszej lekcji. Na takie właśnie zmiany w stylu życia zareagowała pewna grupa radykałów, którym jednak to odstępstwo od surowości i ascezy nieodłącznie kojarzonych z życiem zakonnym się nie mogło podobać. Dlatego też pod przywództwem jednego z tych właśnie odszczepieńców z Cluny, świętego Roberta, oddzieliwszy się, założyli swoją własną wspólnotę w miejscowości Cito i stąd nazwa cystersi. Tak powstał nowy zakon. Świętego Roberta dzisiaj już mało kto pamięta, poza cystersami, co zrozumiałe, albowiem jego rolę w tworzeniu cystersów przesłania osoba, która do tej grupy przyłączyła się troszkę później. Był tym kimś święty Bernard z Clairvaux. To postać absolutnie z najwyższej kategorii czasów średniowiecza. Był autorytetem moralnym, tak wielkim, że przybywali do Bernarda, by się jego radzić, królowie Francji, cesarz Niemiec i papież ówczesny, czy papieże ówcześni też, bo było ich tam zdaje się dwóch za życia Bernarda, uważało właśnie go za autorytet, którego i nawet głowa kościoła nie uważa za dyshonor słuchać czy radzić się. Miał zatem ogromny wpływ na swoją epokę. Był mistykiem, głęboko wierzącym, że jedyna droga do Boga wiedzie poprzez objawienia mistyczne, poprzez stany ekstazy, a nie racjonalne, rozumowe poznawanie jakby Boga. Gdy przyłączył się do cystersów, oczywiście stał się niejako od razu ich przywódcą. Miał ogromny wpływ na kształtowanie się tego zakonu, między innymi także na kształt ich siedzib, albowiem to Bernard z Clairvaux właściwie zadecydował, jakie mają być te opactwa nowej rodziny. Po pierwsze, oczywiście wrócono do korzeni, czyli klasztor położony z dala od jakichkolwiek siedzib ludzkich, dużych czy nawet mniejszych miast czy osad, aby właśnie ta izolacja sprzyjała
pracy duchowej, samodoskonaleniu, mistycznemu zbliżaniu z Bogiem, no i wykonywaniu codziennych obowiązków, na przykład przy przepisywaniu ksiąg. Klasztory cystersów nie przyjmowały pielgrzymów, tak jak Klini i inne opactwa benedyktynów. Były bardziej jakby hermetycznie oddzielone od świata zewnętrznego. Miały być też skromne, ubogie, proste, aby tego ducha życia cysterskiego wyrazić także w formach widzialnych. Szczególną rolę tutaj miały mieć kościoły cysterskie. Mamy je tutaj wymienione. Świątynia cysterska to najczęściej bazylika z wieżową fasadą, czyli pozbawioną wież, i prosto zamkniętym prezbiterium. Za moment zobaczycie, na czym to polega. W każdym razie oba te elementy miały świadczyć o skromności i tym samym niejako przeciwstawiać się najeżonej wieżami sylwetce kościoła Klini III. Mimo oczywiście skromności także pod względem wielkości, te świątynie nie pozbawione były pewnych rozwiązań na swój sposób nawet nowatorskich, bowiem pojawiają się w nim konstrukcje używane w gotyckich świątyniach. Przypomnijmy, gromadzenie cystersów kształtuje się w samej końcówce wieku XI, a więc ten moment heroiczny rodzenia się i moderowania zakonów, tym także ich siedzib, to jest pierwsza połowa XII wieku, gdy właśnie we Francji rodzi się gotyk. Dlatego tutaj pewne związki są bardzo wyraźne. Oczywiście istotnym też jakby dla ogólnego charakteru budowli miała ich surowość, skromność, pozbawienie jakichkolwiek zdobień. Zwłaszcza święty Bernard w swoich pismach wręcz zakazywał wykonywania do świątyń jakichkolwiek dekoracji rzeźbiarskich czy malarskich. Na rzeźbę tutaj kładł szczególny nacisk, bowiem w tych właśnie świątyniach kluniackich rzeźba odgrywa coraz większą rolę, o czym się wkrótce przekonacie. A więc zaatakował jakby odrodzoną dziedzinę sztuki, która przecież przez wiele wieków w chrześcijaństwie właściwie nie istniała, rzeźbę, bowiem w czasach romańskich nastąpił jej wielki comeback, powrót. Dlaczego to zrobił? Miał argumenty racjonalne, przynajmniej takie przytacza w swoich pismach, że te wszystkie zdobności i sprośności tych rzeźb odciągają uwagę mnichów od ich głównych celów, że właśnie nie pozwalają na skupieniu się na wartościach nadrzędnych, na modlitwie, na medytacji i tak dalej. I dlatego też miało tego wszystkiego, tego całego bogactwa zdobień świątyni cysterskiej nie być. Co ją zastąpiło? Światło. Kościół cystersów to świątynia, którą wypełniają coraz większe jakby otwory okienne z witrażami. I dlatego też to wypełnione barwnym światłem wnętrze dawało ten efekt jakby obecności mistycznej Ducha Świętego, który zawsze w chrześcijaństwie kojarzony był jako światło, jako swego rodzaju żywy duch, który w tej świątyni wnętrzu sobie zamieszkuje. Spośród najstarszych opactw cysterskich, tych pierwszych, to jeszcze w czasach Bernarda były zakładane i budowane, do naszych czasów właściwie w prawie niezmienionym kształcie przetrwał tylko jeden. Opactwo cysterskie Fontenay we Francji z XII wieku. Efektowne zdjęcie, które teraz widzicie, uświadamia nam, jak rzeczywiście istotne było to położenie klasztoru cystersów z dala od jakichkolwiek ludzkich siedzib. To właściwie jakby mała enklawa zatopiona w ogromnym kompleksie wzgórz pokrytych lasami ciągnących się aż po horyzont. Jesteśmy na terenie Burgundii, czyli zachodniej dzielnicy Francji. Obok klasztoru przepływa rzeka, niewielka, ale właśnie obecność tutaj tej naturalnego jakby cieku wodnego była istotna, bo cystersi potrafili wykorzystać moc, jaką dawała woda płynąca w rzekach. Krótko mówiąc, to od nich zaczyna się kariera w średniowieczu, na przykład młynów wodnych. I zresztą obok całego kompleksu klasztorno-świątynnego
znajduje się i zachował się w Fontenay budynek, w którym usytuowana była i kuźnia obsługiwana przez tę wodę i młyn wodny. Tak to wszystko wygląda jeszcze zrobione z lotu ptaka, czyli ze zdjęcie lotnicze. Pokazuje nam, jak ten kompleks dzisiaj się już w tym też ogromnym zespole lasów sytuuje. No oczywiście jest już dzisiaj asfaltowa droga, można tu dojechać. Jest parking, gdzie można się zatrzymać, no i zwiedzać to cudowne miejsce, gdzie zdaje się, jakby czas stanął i nie popłynął dalej. Zbliżamy się już coraz bardziej do ziemi, więc widzimy już ten cały zespół budynków bardziej dokładnie niż przed chwilą. A teraz jeszcze nam wjechał plan. Cystersi byli racjonalnymi budowniczymi swoich siedzib. Świątynia zawsze była sytuowana od północy, tak żeby klasztor przylegał do niej od południa. W ten sposób słońce operujące za dnia nagrzewało mury klasztorne, pamiętajmy, wówczas kamienne i grube. Gdyby taki klasztor znajdował się z strony północnej, cień, który rzucałby kościół, sprawiłby, że mury byłyby wiecznie zawilgocone i chłodne i zimne. Pojawiłby się pewnie też i w nich grzyb. A tak, w sposób naturalny było to wszystko jak gdyby docieplane. Kościół oczywiście zamyka też centralną przestrzeń wewnętrzną całego zespołu, czyli wewnętrzny wirydarz otoczony skrzydłami klasztornymi. Dookoła wirydarza biegną krużganki, czyli galerie, korytarze pozwalające przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami w obrębie klasztoru, a kościołem, do którego też z wirydarza można się dostać. Jakie pomieszczenia znalazły się w tym zespole, teraz będziecie mieli okazję zobaczyć, bowiem w tym już bardziej schematycznym przedstawieniu, jeszcze tylko wprowadzę obrazek, żeby dla ilustracji można było pewne rzeczy zobaczyć, właśnie w tej chwili nam się pokaże. Na żółto mamy tutaj wypełnioną plan świątyni. Rzeczywiście fasada bezwieżowa, prezbiterium zamknięte prostą ścianą. Tuż obok wirydarz, czyli ten wewnętrzny ogród z krużgankami. Częścią tego wirydarza jest lawatorium, czyli studnia, z której mnisi czerpią wodę. A samych krużganków, chodząc sobie dookoła wirydarza, można się było dostać do takich pomieszczeń jak kapitularz, skryptorium czy refektarz. Te wszystkie terminy za chwilkę sobie dokładnie wyjaśnimy i je poznamy. A dodamy jeszcze, że tuż obok mamy przecież też ten budynek prostokątny, kuźni i młyna. Oto już bardziej blisko ziemi, zrobione jeszcze wciąż z powietrza zdjęcie. Świątynia już widzimy, jak wygląda. To budowla podłużna, wzniesiona na planie krzyża łacińskiego. Posiada bowiem korpus nawowy z nawą środkową, transept i prezbiterium. Zwróćmy uwagę nie tylko na to, że fasada rzeczywiście nie posiada wież, a prezbiterium zamyka prosta ściana. Otóż jest to świątynia, którą nie można nazwać bazyliką, tylko pseudobazyliką, o czym przekonamy się, jak zobaczycie ją od środka. Jedynym elementem, który tutaj jakby góruje nad całym tym zespołem, jest sygnaturka, czyli taka wystająca ponad wysokość dachu, mała jakby wieżyczka, otwarta na zewnątrz z zawieszonym dzwonkiem. Oczywiście miał on istotną rolę do odegrania, bo to on informował, że na przykład już nadchodzi pora, by się udać do kościoła na nabożeństwo, albo żeby wykonywać inne czynności, jak na przykład wieczerza. Jesteśmy już na ziemi i dlatego też możemy zobaczyć, jak wygląda kościół od tej strony. No i teraz go też dobrze oglądacie. I teraz widzicie, że ta świątynia faktycznie ma prezbiterium zamknięte ścianą prostą. Nie ma tu żadnej apsydy, ani w tej centralnej w prezbiterium, ani apsydy w kaplicach bocznych, które do transeptu dostawiono, też są zamknięte prostą ścianą. Dla Bernarda miał być to wyraz właśnie skromności, pokory. Apsyda była dla niego jakby elementem takiego rozpasania architektonicznego, a to jest właśnie wszystko, ma być na skroś proste.
Jedyne, co tutaj wyraźnie się wyróżnia, to obecność tutaj w dwóch rzędach rozmieszczonych potrójnych okien. Te trzy okna, jakby zespolone, symbolizują Trójcę Świętą, bowiem w takiej świątyni symbolika takich elementów, jeżeli chodzi o ich liczebność, jest tu bardzo ważna. A teraz fasada. Rzeczywiście całkowicie pozbawiona jakiejkolwiek dekoracji, oczywiście bezwieżowa. Nawet w portalu, czyli w obramieniu, nie znajdziemy tego, co będziemy za chwilę w ramach rzeźby poznawali. To rzeczywiście surowość tutaj gołym okiem jest widoczna. I wejdźmy do środka. Teraz bez trudu możemy zorientować się, że mamy do czynienia z pseudobazyliką. Krótko mówiąc, nawa główna jest wyższa, ale nie ma własnych okien. Oświetlają okna umieszczone w nawach bocznych. Surowa świątynia nie ma żadnych dekoracji. Gdy przypomnimy sobie zdjęcie kościoła Marii Magdaleny w Wezle, no to różnica jest tutaj uderzająca. Ale ta surowa niewielka świątynia ma sklepienia ostrołkowe, oparte na grubych, masywnych gurtach. Tak samo w wykroju ostrołkowe są arkady międzynawowe. A ostrołuk jest jednym z elementów występujących jako stała cecha gotyku. Więc tutaj już tej romańskiej, podkreślam jeszcze raz, świątyni, pierwsze jakby zwiastuny tego gotyku nam się pojawiają. Spojrzymy jeszcze na drugą stronę, bo tam widzieliśmy od strony wejścia ujęcie, a teraz w stronę prezbiterium. No i właśnie ta ciemna świątynia, gdybyśmy sobie tutaj wyobraźni dodali witraże wypełniające okna, zalśniłaby tym blaskiem barwnych witraży tego światła, które mistycznie wypełnia tę przestrzeń i zastępuje wszelkie dekoracje malarskie czy rzeźbiarskie, których tutaj nie ma. Jesteśmy już na zewnątrz. To jest kościół nasz przed chwilą oglądany, a to jest wirydarz oczywiście, czyli ten ogród rajski, który mnichom miał zastąpić kontakt z naturą. Żyją przecież w klauzuli, są zamknięci, nie mogą sobie wyjść do lasu, bo im się na przykład zachce, prawda, pospacerować w pięknej okolicy. Dlatego oni wszyscy tutaj jak gdyby te swoje wszystkie pragnienia i marzenia jakby rekompensują, spełniają. Obok skrzydło klasztorne, na piętrze sypialnia, o czym za chwilkę powiem, a dookoła biegnie krużganek, czyli właśnie te krużganki, czyli te korytarze otwarte na zewnątrz, którymi można się dostawać do różnych kolejnych pomieszczeń. Jakich? Za chwilkę zobaczymy. Już wspomniałem, kiedy omawiałem plan klasztoru cystersów, że częścią tych krużganków było lawatorium. Teraz macie go naocznie do zobaczenia, jak to wygląda. W tym przypadku to nie tyle studnia, co tak zwana studnia artezyjska, rodzaj fontanny. Wykorzystano tu bowiem występujące w wodzie gruntowej ciśnienie, które gdy przebije się do tego gruntu, wytryska na zewnątrz jak fontanna, strzelając w górę. I właśnie na tej zasadzie działa ta konkretna studnia, i wodę ma właśnie nie pompowaną, tylko właśnie w naturalny sposób wydostającą się na zewnątrz. To właśnie miejsce, gdzie mnisi mogli się sobie z wodą na przykład poużywać, na przykład myjąc się albo czerpiąc tę wodę do naczyń i idąc do jadalni na posiłek. A więc stąd obecność tego lawatorium obok pomieszczenia, które za chwilkę Wam pokażę. O, już go mamy. Oto refektarz. Musicie ten termin zapamiętać, bo ta łacińska nazwa kryje w sobie no właśnie określenie jadalnia, stołówka. Tutaj mnisi jedli. Lawatorium zwyczajowo znajdowało się w bezpośrednim przedsionku tego refektarza, czyli od krużganków zaraz przy wejściu. Refektarz. Duże pomieszczenie, no bo zgromadzenia cystersów były spore, ale nie oferuje on tutaj jakichś kulinarnych uczt i wykwintności. Mnisi w średniowieczu cystersi jadali tylko dwa razy dziennie.
Mieli tylko dwa posiłki serwowane. Jeden w bardzo wczesnych godzinach rannych, bo gdzieś w okolicach godziny 6, a drugi około godziny 4 po południu. A więc potem już kuchnia się zamykała i do jadania być nie mogło. Kuchnia to za dużo powiedziane nawet w gruncie rzeczy, bo posiłki były naprawdę bardzo skromne. Rano woda i pajda chleba. Na wieczerzę woda, pajda chleba umaczanego w oliwie, ewentualnie z oliwkami czy innymi owocami, serwowanego. Ryba na niedzielę tylko przewidziana, a mięso wieprzowe czy wołowina raz do roku na Wielkanoc. A więc nie rozpieszczano tutaj tych mnichów. Spożywanie odbywało się w ciszy, obowiązkowo. Nie wolno było żadnym słowem przerwać milczenia w trakcie jedzenia, bowiem gdy inni jedli, jeden z braci, który miał akurat dyżur, stał na podwyższeniu kazalnicy i odczytywał fragmenty świętych ksiąg, na przykład Ewangelii albo Starego Testamentu lub fragmenty reguły świętego Bernarda, którą dla cystersów sporządził. Tak więc nawet i posiłek był momentem na swój sposób religijnym. A oto inne piękne pomieszczenie, chyba najbardziej efektowne w całym zespole, kapitularz. Znajdował się on zwykle w pobliżu kościoła, w jego bezpośrednim sąsiedztwie, bo było to miejsce ważne, bo tu w tym kapitularzu obradowała kapituła zakonna. A więc opat, czyli zwierzchnik całego zgromadzenia żyjącego we wspólnym, prawda, zespole w opactwie, plus jego najbliżsi współpracownicy, których miał tam paru. Oprócz tego oczywiście mogły się tutaj odbywać walne zebrania braci, czy właściwie ojców zakonnych, na przykład kiedy trzeba było dokonać wyboru nowego opata. Albo gdy rozstrzygano tutaj kwestie sporne, czy karano braci za złamanie jakichś zakazów czy nakazów i wtedy odbywał się tutaj sąd nad tymi właśnie winowajcami. Pomieszczenie ma wspaniałe sklepienie krzyżowo-żebrowe. To element również, który będziemy poznawali już w przyszłej klasie jako element stały architektury gotyckiej. Ale wciąż podkreślam, że tu jesteśmy jeszcze wciąż w romańszczyźnie. Pewne rozwiązania, które potem stają się powszechne, pojawiają się już wcześniej. I tak właśnie było w przypadku sklepień krzyżowo-żebrowych, które między innymi cystersi sobie przyswoili i wykorzystywali. Kolejne wielkie pomieszczenie parteru to skryptorium. Co się tutaj działo? Tutaj były przepisywane księgi, bo jest to pracownia właśnie, gdzie przy pulpitach stojąc mnisi, mając za wzór już wykonaną starszą księgę, robili jej kolejną wersję, ręcznie przepisując. Innej metody tworzenia ksiąg nie było. Oczywiście też wzbogacali tę księgę o ilustracje, o zdobne elementy malarskie. Te księgi były wykonywane na pergaminie, materiale wyjątkowo drogim, bo podstawą pergaminu jest oczywiście skóra zwierzęca. A zatem na jeden taki kodeks, czyli księgę średniowieczną rękopiśmienną pergaminową, mogło pójść nawet całe stado zwierząt. I dlatego miały one naprawdę ogromną wartość materialną, nie tylko artystyczną. I dbano dlatego też o bezpieczeństwo tych ksiąg. Były one w tym samym pomieszczeniu przechowywane w szafach i często przykute łańcuchami do murów kamiennych, żeby właśnie uniemożliwić ich kradzież. Pomieszczenia skryptorium oraz na górze znajdującego się dormitorium, czyli sypialni, ogrzewało to pomieszczenie z dużymi, potężnymi kominkami, które właśnie widzimy. To było jedyne miejsce dogrzane, a nawet może gorące, można by rzec, które poprzez system kanalizacji wewnątrz ścian ukrytych rur
To ciepłe powietrze rozchodziło się i podgrzewało mury kamienne. No i właśnie ostatnie już pomieszczenie w samym klasztorze. Przed nami dormitorium, czyli sypialnia. I tu również cystersi nie mogli liczyć na specjalny komfort, bo wszyscy oni pospołu spali w jednym wielkim pomieszczeniu, wielkiej hali. No tu różnica między cystersami a benedyktynami jest zasadnicza, bowiem w przypadku benedyktynów, przynajmniej ci mający wyższe święcenia kapłańskie, ojcowie benedyktyni mieli zapewnione samodzielne, pojedyncze cele do mieszkania i spania, czyli byli jakby oddzieleni od pozostałych. Mieli ten pewien komfort prywatności. No wielkich warunków tam oczywiście luksusów nie było, ale przynajmniej to poczucie jakby wyłączenia się na moment od innych był niewątpliwie pewnym przywilejem, luksusem. Tego tutaj nie było. Tu wszyscy spali pospołu, z wyjątkiem oczywiście opata, który miał dla siebie osobny budynek przeznaczony. A tak to cała reszta tutaj się gnieździło na wyrach, więc można sobie wyobrażać, jakie tutaj panowało gwizdanie i chrapanie, kiedy wszyscy kładli się spać zmęczeni wieczorem. Na koniec jeszcze zobaczymy już budynek, który z historią sztuki no, trudno połączyć, chociaż ma swoje walory oczywiście historyczne przede wszystkim. To jest budynek właśnie kuźni i młyna, czyli budynek gospodarczy. Cystersi odegrali dużą rolę w historii gospodarki średniowiecza. To oni właśnie rozprzestrzenili młyny i kuźnie napędzane siłą wody, a więc przy pomocy specjalnych kół, które po spiętrzeniu poruszała płynąca woda, więc naprawdę to był bardzo istotny taki jakby krok w rozwoju gospodarczym, cywilizacyjnym średniowiecza. W Fontenay zachował się ten budynek, a także jak widzimy po otworzeniu udało się także przywrócić obracające się koło młyńskie, które woda właśnie spiętrzona siłą swojego pędu obraca. Na tym kończymy dzisiejsze zajęcia. Następne już będziemy zajęcia poświęcimy poznawaniu rzeźby i malarstwa oraz rzemiosła artystycznego czasów romańskich. A więc póki co serdecznie Was pozdrawiam i do usłyszenia i może już niedługo także zobaczenia, bowiem jak nie teraz, to po wakacjach.